Ostatnio w mediach jest głośno o Filipie Heizerze. Blowek postanowił sprawdzić, czy budka z kebabem Heizera stawia na jakość w zależności od tego, czy przyjdzie się z operatorem kamery. Heizera dostaniemy większą porcję, jeżeli przyjdziemy z operatorem kamery albo jesteśmy znani? Tak słyszał. Wynik eksperymentu był szokujący. Nie tylko sam posiłek wyglądał lepiej, ale ważył on, uwaga, 200 gram więcej niż to, co dostają regularni klienci. Wygląda mega premium i mega ładnie. Idealnie pod kamerę. Nasz ulubiony dziennikarz momentalnie odpowiedział na materiał. Zobacz, jak oni się cieszą, kiedy dzięki kamerze mogą dostać coś więcej. Na przykład pudding. Panie Heizer, nie zamierzam przychodzić do żadnego lokalu gastronomicznego z kamerą, żeby dostać posiłek premium. Każdy płaci tyle samo za daną pozycję w karcie i konsekwentnie tyle samo powinien dostawać. Argument, że Blowek zamiast hejtować powinien się cieszyć, bo dostał więcej jedzenia, jest absurdalny, a zwalanie winy na pracowników jeszcze bardziej podłe. Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Następny debil, co lata z wagą i debilka, która krytykuje Filipa Heizera. Więc mam tego dość, tej nagonki na Heizera i zapraszam panią na kebaba. Kupię pani 10 kebabów. Zrobi pani 10 kebabów i wszystkie mają być identyczne, a jak nie, to mi pani da 10 razy tyle, ile zapłacę za kebaby, czyli około 3000 zł. Czy pani przyjmuje wyzwanie i te debile latające z wagą, czy też przyjmują wyzwanie? 10 kebabów, wszystkie mają ważyć co do grama. Czekam na odpowiedź od was, bo mam dość tego hejtowania Filipa Heizera. Czekam na odpowiedź.